Czy możliwe jest podkręcenie procesora w retro laptopie? Jedni powiedzą, że tak, inni powiedzą, że nie. A obejmując obu z tych, którzy mówią, że tak, spójrzmy gdzie i co można zrobić. Tu mamy gniazdo procesora Pentium Mobile drugiej generacji. Napędzane szyną 533 MHz, i tak naprawdę tutaj ładujemy procesory, które tą szynę obsługują, ale możemy również włożyć procesor z szyną 400 MHz. Czy taki procesor automatycznie będzie nam tutaj działał z szyną 533 MHz? Nie, ale możemy go do tego zmusić. Jak widzicie, jak było pokazane na zdjęciu, tak i tutaj w gnieździe pomiędzy 15 a 16 pinem został zastosowany tak zwany pin MOD. Tutaj O. Został zrobiony z drucika około 4 mm długiego, zagiętego w połowie, i zmostkowaliśmy w ten sposób gniazdo. Za chwilę włożymy do niego procesor i sprawdzimy, czy ten patent działa i czy faktycznie da się kręcić w ten sposób Pentium M w retrolatropach. Jak widzicie, został założony procesor DOTAN o nominalnej częstotliwości taktowania 1,8 GHz. Zastosowany PIN-MOD powinien pomóc nam oszukać komputer, gdy dzięki czemu ten procesor wstanie z bazową częstotliwością szyny 533 MHz, co powinno dać nam w rezultacie 2,4 GHz. Jak widzicie, Pentium M wystartował bez żadnego problemu z częstotliwością 2.4, choć jego bazowa częstotliwość na szynie 400 MHz daje nam 1.8 GHz. Więc jakby nie było, mamy tutaj przypływ w okolicach 600 MHz i tym samym praktycznie Pentium M, który nigdy nie występował w przyrodzie. Ale czy możemy pójść dalej? Czy możemy zrobić pin mod z procesorem, który bazowo miał jeszcze wyższą częstotliwość? Czy możemy spróbować odpalić procesor Pentium Mobile 755 o częstotliwości bazowej 2000 MHz? Myślę, że to nie jest niemożliwe. Możemy spróbować, natomiast pamiętajcie, że im wyższa częstotliwość bazowa procesora, tym mniejsza szansa, że ten pin mod się uda. Niemniej, dlaczego nie? Sprawdźmy. Zaraz zobaczymy. I chwila prawdy, czy Pentium Mobile 2.0 również odpali i czy jego taktowanie również podskoczy? Jest dobry znak, bo nasz Dell odpalił. Spróbujemy wejść w wios i zaraz zobaczymy, co udało się wykrzesać z naszego Pentium Mobile 2.0. I spójrzcie na to: mamy w tej chwili Pentium Mobile taktowany zegarem 2 GHz i 660 MHz. Jest to na dzień dzisiejszy chyba najszybszy Pentium Mobile znany światu. I na ten moment tak naprawdę podejrzewam, że lekko zjada na śniadanie takie procesory jak Pentium 4, 3, 2 i 3, 4 GHz, czy też AMD 64, 3, 2, 3, 4. Gigaherca, więc spróbujemy go przetestować zaraz pod Windowsem, podociążać go, zobaczyć jak temperatury i wydaje mi się, że jeżeli to wszystko pyknie i jeżeli procesora nam nie wywali, no to mamy najszybszy albo jeden z najszybszych Pentium Mobile dostępnych w laptopach retro do ogrania naszych retro tytułów. No, i cóż, słuchajcie, pierwsza wersja Pentium Mobile na szynie 400 MHz z częstotliwością bazową 2000 MHz, skapitulowała. Jest to ta wersja po lewej stronie, natomiast przypomniałem sobie, że mam jeszcze jedną. Jest to ta wersja po prawej stronie i zaraz sobie sprawdzimy, czy to jest trend, czy może po prostu jedna wersja procka jest słabsza delikatnie od drugiej i ta druga sobie poradzi. Jak będzie, zaraz sprawdzimy. Temperatury są w całkowitej normie. Tutaj procesor bardzo fajnie nam pracuje i nie przegrzewa się. Jak widzicie, Pentium Mobile 1,8 GHz bez problemu śmiga nam tutaj na szynie 533 MHz, co daje nam w rezultacie 2,4 GHz. Jest to na ten moment na pewno jeden z najszybszych Pentium Mobile dostępnych na rynku w laptopie. Natomiast no, miło było zobaczyć chociaż wbiał się te 2 GHz i 660 MHz. Niestety, no, Pentium Mobile 2.0, pomimo tego, że próbowałem na dwóch różnych sztukach, no, nie dał się przekonać do tej częstotliwości. Nie, Musi być jakiś taki delikatny limit w Pentium Mobile, i no powyżej tego 1.8 jest już ciężko. Generalnie na pewno udałoby się coś więcej tutaj uzyskać, gdybyśmy tutaj puścili wyższe napięcie rdzenia. Natomiast, no, czy to miałoby sens? Wydaje mi się, że tutaj bardziej poszlibyśmy już po bandzie. No i polecielibyśmy z temperaturami do góry na ten moment. Przy Pentium Mobile 1.8 podkręconym na FSB do 24 GHz mamy standardowe temperatury i tak szczerze powiem Wam, że nie wiem czy nie nawet delikatnie niższe niż mieliśmy na oryginalnym procesorze, który znajdował się w tym laptopie. Od siebie generalnie samą modyfikację polecam entuzjastom, no bo przecież, hej, dlaczego nie mielibyśmy sobie wyciągnąć troszkę więcej ze swojego sprzętu? Tak naprawdę żadnym kosztem, bo wystarczy, że użyjemy kawałeczek drucika, zebrzemy odpowiednie piny i już mamy temat ogarnięty. A nawet jeżeli nie macie w swojej kolekcji procesora Pentium Mobile na jądrze dotan i szynie 400 MHz, nie ma żadnego problemu, no bo co, No wchodzimy sobie na... Pierwszy lepszy portal aukcyjny i znajdujemy te procesory, powiedzmy, można już nawet kupić od 5-10 zł, więc nie jest to też jakaś super inwestycja, a na pewno dawam to jakieś jedną czy dwie klatki więcej w waszych retrosprzętach. Pewnie tego nie potrzebujecie. Pewnie niewiele wam to da w grach, które ogrywacie na retrosprzętach. Natomiast dla samego fanu, dla samego. Ciekawszego podejścia do tematu samych procesorów i możliwości ich przetaktowania i puszczenia na wyższej szynie, bądź też dla samej satysfakcji, że macie w swoim laptopie Pentium Mobile, który na co dzień nie występował w przyrodzie. Jeżeli filmik się podobał, jeżeli w jakiś sposób Was tutaj zainspirowałem, to będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Natomiast jeżeli uważacie, że taki content do Was trafia, może rozważcie subskrypcję, ponieważ coraz więcej tego typu stuffu będzie się tutaj pojawiać na tym kanale. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.